Druki deklaracji można pobierać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego bądź bezpośrednio w Wydziale Obsługi Interesanta. Jednak to nie jedyne możliwości, bowiem jeśli ktoś nie ma możliwości skorzystania z proponowanych rozwiązań, może poczekać na doręczyciela z Urzędu Miejskiego. Deklaracja w skrzynkach pojawi się od przyszłego tygodnia, od poniedziałku. Deklarację mieszkaniec musi złożyć do 31 marca 2013 roku w Biurze Obsługi Interesanta. Zawiera poszczególne elementy uchwały, czyli musi być imię, nazwisko składającego deklarację, musi być ilość wyprodukowanych śmieci, musi być deklaracja, czy mieszkaniec będzie segregował selektywnie, czy nieselektywnie, musi być wskazana ilość osób zamieszkujących daną posesję. Deklarację składa właściciel budynku jednorodzinnego, zarządca wspólnoty. W przypadku spółdzielni mieszkańcy składają deklarację do spółdzielni, a spółdzielnia składa jedną zbiorczą deklarację do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana może być gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu lub przelewem na rachunek bankowy gminy Strzegom.